Hej, cześć moi drodzy, witam was w siódmym odcinku The Division. Słuchajcie, zmieniłem sobie... Coś tam, kurde, płaczę. Z tego gana, podstawową broń, na tego. Po upgrade'ach, po modyfikacjach ma 2126 damage'u. Lufecz. Nie mam, mam na tym... założoną na tej snajperce tą lufę. Mam skórę celownik. Holograficzny magazynek, chwytak taktyczny, dobra. I to tak wygląda. To jest 8 poziomu snajperka, 6. Tutaj mam 7 poziomu, ale ona jest do dupy jakaś, kurwa, z 1300. Ma nawet po zupgrade'owaniu ma mniej niż ta 6. Także na razie tą 6 zostawiam. Filtr dalej mam na poziomie 1. Kurwa, nie wiem co z tym filtrem chodzi tutaj. Ogniwo regeneracyjne leczy użytkownik. No nie wiem, nie wiem jak. Skrzydło magiczne laboratorium wirusologii. To może to, to jest. Tu jeszcze mam coś. I to zróbmy może to. Laboratorium wirusologii. You look like you're in a hurry. Cause I am. Pincet potrzebujemy. 140. W takim razie musimy. Boss, we confirm phase one. Agent, we, meaning Dr. Kandel, need you to secure the Hudson Rail Yards area. The yards have become a tent city for the destitute and desperate, the people forced out of every place else and up here. What we're looking for is blood samples from those refugees, clean ones, sick ones, and ones who might have survived the dollar flu for Dr. Kandel to work her magic on. So if you secure the site, we can do the rest. Dobra, to idziemy tam. Obóz uchodźców Hudson. Tam mam skrzydło ochrony już 180 skąd. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Za chwilę się chyba przekonamy. Wait, you have no cause to do that. Hey, you. We don't have a problem, do we? Odkryto poradnik przetrwania. Kuba, nie ma tu latarki. Gdzie to jest? Części elektroniczne. Czekajcie, a tu nic nie ma. Nie? No i znikł ten poradnik, nie? No, jasne. Co za laska. Tu coś jest. Gówno.
powinka. O, wytrychy mam. Skąd to? Może złom trzeba zrobić. Kurwa, nie wiem, znikło to, w dupie to mam. Hudson Yards, poziom 5-9. Kryjówka zamknięta. Poziom 7. Mam prawie 9. Agent, it's Dr. Candle. I want to stress to you the vital importance of safeguarding any civilians you may come across. The math says some of those people must have survived the dollar flu. That means they've got antibodies to it that I need to have a hope in hell of fighting this thing. And the ones who are just sick, having a broader genetic diversity of virus samples will help us track the virus's rate of mutation, which is a long way to say, keep those people alive until I get what I need from them. Got that? Great. Readings indicate an echo nearby. Oh, that's nasty. God, I think I'm gonna be sick. Hey! It's this or nothing. Good, good, good. Ta wieżyczka przynajmniej daje im zajęcie. Chyba tu musi świecić jakieś czerwone. Fuck! A mi zajeb... Wycofka. Chodź tu, paziu.
Fuck. Kurwa. No zaj... Zamiast na spacji spierdalać, to kurwa się przykleja do gówna. Oh my god, od nowa. Mam nadzieję, że nie. Zwykłe buty turystyczne. Agent, you need to hear this. Phase One, the cleaners are holding the entire Tent City prisoner. That's what it looks like, and it fits the cleaner MO. If you wanted to eradicate every last vestige of detectable virus, where would you go? Wherever the biggest concentrations are. Refugee camps, shanty towns. Jesus, you don't think they'd... Draconian solution. Highly effective. Sure, if you're a genocidal maniac. You ever wonder if we even deserve to survive this thing? Every day, Doctor. Every day. Good luck, Agent. Jest. Daj radę, ten karabinek nie jest taki zły. Dobra, zlikwiduj wrogich czyścicieli. Jeszcze coś pika. Tutaj! Oh fuck. To już zauważyłem w pizdu.
Kurwa, następna. Jednego granata tylko mam. Szkoda. Nie dobrze. Warning. Contamination levels increasing. You hear that, Agent? You're walking into the teeth of it now. Don't forget what I said about keeping any infected refugees alive. I mean, obviously you're gonna try and keep them all alive, but I need those virus samples, and I really need viable antibody samples from survivors. So keep them extra alive, I guess. You know what I'm saying. I'm going back to work now. Candle out. Co mi coś tu pika? Jest tutaj. W głowę raz jeden. Kurwa, dalej coś pika. Co to? A, ciałko. Drobina, może coś na górze będzie. Nic nie ma. Patrzcie, cywile uciekli.
coś. No jest. Coś. Pocisk wybucha. Muszę obczać te pociski. Czekajcie, bo tu coś jest. Warning. Chemical signature of explosives detected. Confirmed. It's napalm V, all right. With that much capacity, they must be planning to burn out the whole damn yard. And when they do, they're gonna kill every last refugee in that shanty town. We need that tank moved somewhere safe. What do you think the pipes are for? Whatever it is, it sure shit ain't good. You see that? We gotta get the hell out of here. Lydia, you're gonna fucking toast us. O shit, co to? Ty patrz, moje, też mają jakieś wieżyczki. Piąty poziom mówiłem. Czysto, co? Strzał w głowę raz do... Co? To było? To coś jest. Cel zrealizowany. Dotrzyj do sterówki dźwigu. Kurwa, granata, jak dobra. Nie
That crane won't support more than 50 tons then, poor Alex. Dobra, idziemy do sterówki. Granat gazowy. Okay, agent. As soon as you lock the situation down, I've got a joint Sarah JTF strike force ready to move in. They'll take samples from as many refugees as they can find. Medical personnel? A couple of EMTs in the mix, Doctor? Yes. A couple? As in only two? The rest are first aid certified. They know how to tap a vein. Get going, H. Without contaminating the samples, I assume. Or infecting themselves. Cool. Yes. I'll take your word for it. Thank you, Doctor. Get moving, agent. Dr. Candle, sampling team, can you hear me? What's out here? Go ahead, Doctor. Oh, Lieutenant, good. Listen, I need you guys to log intake info from everybody you get a sample from. Age, gender, ethnicity, general state of health on a 10-point scale. Then label and group the samples according to... Excuse me, Doctor, but maybe this could wait until we get confirmation the op is actually complete? You saying you don't have faith in your agent? Ooh. Focusing on the task at hand. Lieutenant, we'll radio the doctor as soon as the area is secured. Yes, ma'am. Don't worry, Doctor. We'll get it all worked out. I hope so. It's only the survival of the human species we're talking about. Copy that, Doc. Punish. Help. Powinna być pudełka z amunicją. Tu coś jest. Słabo widać te pakunki, kurwa, z tym gównem. Jakimś tam lutem. O, jest.
Dobra, gdzie my teraz idziemy? Na górę tam. You know the situation, it's too late for these people here. They're dead, every one of them. But it's not too late for us. If we do what we gotta do, it might not be too late for the rest of the country. So go to work. Finish the job. O kurwa, już jest. Chyba będę miał porażkę tutaj, muszę. Fuck. Kurwa. Muszę chyba tam na dół zeskoczyć. Boże, przyjdą. Dobra, idziemy. Kontrol, kurwa, złaź. Oj, zajebiście. Ty zlikwiduj Martinez. Ale czemu ty tak? Gdzie on jest w ogóle? Wypierdolaj. Martinez jest tam. Działko rozwalił. I teraz Martinezem się zajmę. Dobra, Martinez rozwalony. Oj, tam nie mogę wrócić, nie? Nie mogę uzupełnić, a nieważne. Takich rozwaliłem, czyli... Koniec będzie, będziemy musieli tak wrócić do bazy. Zobaczymy co on to...
Lekka kabura, mocna sprężyna magazynka. M1A. Stan. Muszę trochę podziwiać, bo już 32 z 44. Agent, if you can find the crane controls, drop that tank someplace safe. Odkryto nagranie. Szlokowy, gdzie on jest? Good work. Now, sample team, listen up. Like I was saying, I'm gonna need those blood samples labeled and organized so we can track corroborating factors. Let's move this discussion to a different channel so we don't bore the agent. Jessica chce ze mną rozmawiać. Ja, naprawdę? To lecę. Masz dosyć zasobu skrzydła medyczne, aby rozbudować skrzydło medyczne. Ulepszając bazę operacyjną, blokujesz nowe atuty. Wybierz bazę operacyjną na mapie i naciśnij F, aby przenieść się do niej w trybie szybkiej podróży. Ok. Hey, the comparative data you secured from the train yard. I mean, those refugees, of course. It gave us something to think about. There's another report in the database for you to look at. Ustaw punkt nawigacyjny. X szybko. Może chyba szybciej bym, kurwa, doszedł. O, wreszcie jest. Jessica! Już biegnę. Skrzydło medyczne. Gdzie ono jest? Hey there, I... Give me a second. Yes? Sorry, Dr. Kendall, but the sample's not producing results that... Did you run them at room temperature? You said... I said room goddamn temperature. Yeah, I'm pretty sure we're within temperature variances. You know what? I'll do it myself. Just put it down, and we'll both pretend this never happened. Hard to believe you can't find good help in the middle of a pandemic, right? Anyway, the good news is we are up and running on what you've brought in so far.
Dr. Ellis taking over the hospital wing was a lifesaver. Now I can focus on research. My wife always says I'm better with pathogens than with people. My ex-wife, Bunny. Anyways, you just keep doing what you're doing. We are halfway to a blueprint for a vaccine, and with your help, we will get the rest. Jasne, była żona. Dobra. Radnik. Dobra, to co robimy? Pomóc. Strefa odkażenia to adrenalina. Gdy stracisz zdrowie, użyj apteczki, aby się... Powiększ ekwipunek strefy mroku o jeden slot. Co to miałem zrobić? Laboratorium? Wszystkie zwiększa odporność antywirusową o jeden, co umożliwia dostęp do obszarów o wyższym poziomie skażenia. O, właśnie, to chciałem sobie zrobić. I to jest laboratorium. Super. Ale mam jeszcze trochę, więc... Środki ochronne zwiększą odporność antywirusową o 1, co umożliwi dostęp do obszarów o wyższym poziomie skażenia. Ale to jest... 400, nie? Dział materiałów niebezpiecznych 400. Dobra, ale tego na razie nie potrzebuję. Strefa odkurzenia. To się może przydać. Taka krawiec tam, braterstwo obrony. Nie, zostawię na to oją, tak? Apteczki to nie. Dział materiałów niebezpiecznych. To sobie zrobię. 400. I tu mam A1, czyli będę do strefy skażenia o trzecim poziomie wchodzić. Gdzie to jest teraz? Tutaj? Nie, klinika. Cholera, wie. Listen. I know you don't want to talk about it. You don't have to if you don't want to. A, tam jest. Tam jest. Tu gdzieś. O, jest. Yes! I got my virus lab. Finally enough equipment and staff to do proper analysis. Thank you, agent. Nie ma za co. Jedna dowód. Siódmy. 15. Na 12 mam założone. To założymy tam. O, 3200 mam już. Nice. Tu coś mamy, 1300, standard, M1, o, to samo chyba, tylko że ten jest P416, a to 8 poziom, to jest 7, wszystko, 8, dobra, to sobie chciałem zmienić, bo mam 9. W sumie nie używam tego. Ale może się przydać, nie?
Czy ten jest do sprzedania? Dobra. To mamy, to mamy, to mamy. I teraz proszę, poziom filtru, drugi. Nowe zdolności, co to? Punkt medyczny. To zablokowane. Wystawia punkt medyczny, który leczy rannych i rannych, nie powalonych sojuszników. Zwiększa odporność antywirusową jedynca, możemy z tym do obszaru we wyższym poziomie. Dobra, moi drodzy, wykonaliśmy to zadanie. W następnym co sobie jeszcze zrobimy? Nie wiem co. Zobaczymy. Nowe dowody. Dane wywiadowcze. One of the things that makes a virus lethal is adaptation. Rapid mutation makes it harder for antibodies to identify and drugs to kill. What we're seeing in the samples you pulled from the population at the train yard is the degree of genetic drift green poison is already experiencing, and it's significant, which means it'll be that much harder to find a vaccine. Będzie ciężko, ale zrobimy. Słuchajcie, kończymy ten odcinek i zapraszam was na następny. Cześć.